kosmici oficjalnie zaatakowali Brookhaven i nawet przejęli pałac prezydencki. A co najgorsze, mają kosmiczne auta, które strzelają mega mocnymi brońmi. Dobra, to powinno ich na jakiś czas zatrzymać. Generalnie chciałem zgłosić, że przygotowałem już barierę, więc powinno to zatrzymać na jakiś czas kosmitów. To bardzo dobrze, teraz pójdź z Markiem, on pokaże ci nasz nowy show. Musisz ich powstrzymać, Kazuma. Chwila, to ja mam ich powstrzymać? Myślałem, żeby wszyscy pójdziemy ich powstrzymać. Kazuma, ale jak my wszyscy? Ja została nas tylko trójka, musimy sobie jakoś radzić, a że ty jesteś na niższym stopniem, no to będziesz szedł pierwszy. No dobra, jak już panu będzie. Marek zabierze cię do naszego czołgu i leć z nim i powstrzymaj kosmitów przed atakiem Brookhaven. Tak jest, panie generale. Dobra, to idziemy za Markiem w takim razie. Gdzie Marek to zaprowadzi? Chodź za mną, Kazuo. Przygotowałem sobie specjalny czołg. Jest to specjalna maszyna, którą tworzyłem bardzo długo. Tak, chodź, pokażę ci ją. Myślę, że ci się spodoba. A teraz już chodźmy, bo kosmici się zbliżają. Dobra, idziemy z tym za panem Markiem i dobra, chwila. Czy to jest ten czołg? Co to jest? To nie jest tylko tak czołg. Ej, panie, co to jest? No, to jest, no, nasz czołg, nie widziałeś? Przecież zbudowałem ci specjalny czołg, abyś pukał kosmitów. No, nie jesteś teraz na nic lepszego. Potrzebuję więcej części, a żeby je zdobyć, musisz pokonać kosmitów. To ja mam wsiąść do tego czołgu i po prostu iść pokonać. I jak pokonam paru kosmitów, to będą lepsze części, żeby zbudować coś lepszego? Dokładnie tak jak mówisz. Dlatego teraz siadaj i leć na kosmitów. A, no dobra, ja myślę, że dobry pomysł, bo to nie wygląda jak naprawdę dobry czołg. No, ale no niech mamy wybory, musimy lecieć. Dobra, więc jedziemy tym czołgiem. Dobra, okej, w sumie się całkiem dobrze opatrzony, chociaż wygląda jakby był zbity dosłownie z jakichś, nie wiem, części, które zdążyli żołnierze ukraść z pobliskiego Brookhaven, po prostu jakichś pobliskich miejsc. Ale dobra, jedziemy na kosmitów, słuchajcie, przed nami są kosmici. Mam nadzieję, że ten czołg to wytrzyma. Dobra, to jedziemy. Dobra, kosmici, nie macie ze mną żadnych szans. Strzelam do nich. Dobra, mam nadzieję, że to na dość radę, ten czołg, okej, na czołg. A i dobra, jeden padł, dobra. Jeszcze został w samochodzie ten, dobra, strzelamy w niego, strzelamy. Ale był wytrzymany samochody. Ojej, chwila, chyba coś moje auto z jakieś dziwne dźwięki wydaje. Ej, chyba to nie jest dobry pomysł. Chwila, co się dzieje? Czy ja umarłem? Ale do czego w sumie ja żyję? Chwila, jestem w obozie naszym wojskowym i pan generał do mnie idzie? Kazuma, widzę, że wróciłeś. Czyli chyba musiałeś umrzeć. Co się stało, panie generał? Dlaczego jakby... No ja przed chwilą do sobie wybuchłem, byłem w tym naszym czołgu i mnie w kosmicie eksplodowali. Oj, Kazuma, myślę, żebym cię wysyłał na taką ciężką misję, gdy nie wiedział, że wrócisz? Kiedy byłeś w wojsku na początku, wszczepiliśmy ci taki chip, który powoduje to, że za każdym razem, gdy umrzesz, wrócisz do naszego obozu. Co? Naprawdę? Czyli jakby mogę tam iść, umierać za każdym razem i za każdym razem tutaj do was wrócę? Tak, dokładnie tak jak mówisz. A teraz pan Marek przygląda się kolejny czołg, dlatego idź za panem Markiem. Dawaj, Kasumo, dawaj za mną, pa, pokażę ci, co ja zbudowałem, pa, na tę maszynę. No ej, panie Marku, to jest już nawet całkiem niezła maszyna, ale to nie jest czołg. No bo widzisz, musimy więcej kosmitów pokonać, by zrobić coś lepszego. Niestety udało mi się tylko tyle zebrać materiałów, kiedy ty atakowałeś kosmitów. A no rozumiem, panie Marku, ale myślę, że to będzie lepsze. Tym razem udało mi się pokonać więcej kosmitów. No właśnie, dlatego stworzyłem ci lepszy czołg, żebyś pokonał więcej i byśmy mogli stworzyć coś większego, bo pamiętaj, że to byli dopiero pierwsi kosmici, jaki jest... Całe Brookhaven oni są! Okej, dobrze, panie Marku, to co, no chyba lecę teraz ich atakować kolejnych, więc teraz wsiadamy, ej, ale to już jest całkiem fajna maszyna, mamy dwa działa w ogóle, ej, co? Mamy dwa działa! Dobra, no co, lecimy na kolejną falę kosmitów, więc sam jedziemy i zobaczymy, czy teraz mamy się ich pokonać więcej! Dobra, to jedziemy już, gdy pierwszych kosmitów przed nami, nie, już mnie strzelają, no raz trzeba ich strzelać, strzelamy do nich, no raz się ciąg dwa działa, więc mogę strzelać o dwa razy szybciej, dzięki temu, no jeden padł, to są tylko ten jeszcze w samochodzie, w ogóle ich jest naprawdę dużo, zaraz strzelamy do niego, mamy też taki pancerz, że radę, dobra, i wybuch! Ej, dobra, daliśmy radę, pokonaliśmy dwóch kosmitów! Ej, ale chwila, czy to są posiłki kosmitów? O nie, oni mają posiłki, teraz strzelamy do nich szybko, zanim je zniszczą, o nie! Strzelają do mnie! O nie, są moje, chyba ten czołg nie da rady, nie wytrzyma tego, jeden padł, dobra, strzelamy ten drugi, chyba nie! Czekajcie, o! A no nie, no znowu umarłem, no co jest? Ale dobra, tym razem pokonałem go wiele więcej, więc no pan Marek będzie zadowolony, bo zebrałem na pewno więcej części dla niego. Dobra, ale gdzie oni są? O, tutaj jest pan generał. No brawo, Kazuma, brawo. Udało ci się coraz więcej pokonać, Kazuma, ale to nadal nie wszystko, jest ich coraz więcej, wysyłają więcej ludzi. Musimy zwiększyć moc, ale na szczęście pan Marek zebrał więcej materiałów, dzięki którym zbudował dla ciebie jeszcze lepszy czołg. O, naprawdę, czyli teraz już będzie naprawdę prawdziwy czołg, będę miał, wiesz,
też pan działo i takie karabiny i w ogóle będzie mega opantażony? Nie no, Kazuma, nie bądźmy śmieszni, a takie rzeczy to jeszcze nas nie stać. Na razie musisz sobie poradzić z tym, co pan jak się zbudował, ale musisz to iść za nim. Chodź, Kazuma, chodź, chodź! Pokażę ci, co zbudowałem, ale musisz chwilkę poczekać tutaj w tym właśnie namiocie, bo już musisz zakończyć swoją robotę. No dobrze, panie Marku, to wtedy wchodzę, no i poczekam chwilę. A, to przychodzisz, miał chwilę przerwy od tych kosmitów całych, ale naprawdę jest ich tyle w Brukebężu, nie wiem. Kazuma, zobacz, co cię przygotowałem! Co tego, panie Marku, jest już ten czołg? Ej, co jest? Autobus szkolny? W tym autobusie wycieczki na pewno będą bezproblemowe. No panie Marku, no w takim autobusie szkolnym w ogóle mamy trzy... Ej, tu są już trzy ciała, panie Marku. Widzę, że pan serio ci po raz bardziej w te czołgi. No oczywiście, musimy zwiększać siłę rażenia, ponieważ kosmici także są coraz lepsi. Uważaj, bo możesz spotkać teraz właśnie... Widziałem jakiś oddział fioletowych kosmitów, którzy mają o wiele mocniejszą broń. Dlatego uważaj na siebie, Kazuo. Jak ich spotkasz, to radę cię się uciekać, ale pewnie i tak nie uciekniesz. Fioletowi kosmici? Jesteś mocniejsi? No dobrze, to będę uważać. To co, chyba mogę jechać na misję? Tak, tylko właśnie uważaj, bo te działacze mogą się trochę zepsuć, ponieważ no, nie jest to mój idealny czołg, ale starałem się jak mogłem. Na problem, panie Marku, ważne, żeby po prostu strzelał. Dlatego jadę w takim razie i zobaczymy. Okej, teraz z tym czołgiem, okej, on jest ogólnie o wiele wolniejszy ten autobus, ale w sumie jest po prostu mega opancerzony. No spójrzcie, mamy trzy działa, mnóstwo amunicji na dachu, więc teraz jedziemy prosto na kosmitów i nie mają ze mną żadnych szans. Dobra, widzę jedno auto wroga, atakujemy go szybko, teraz strzelamy do niego. Okej, teraz strzelamy, dobra, strzelamy. Oj, co? Chwila, on ucieka? Ej, dobra, musimy go gonić szybko, teraz strzelamy, bo może uda mi się go zestrzelić i nie pojedzie za daleko. Ale w ogóle mamy nawet szybkie samochody, o wiele szybciej niż moje. Ej, dostał chyba, o tak, dostał. Okej, teraz w ogóle sprawdźmy, w ogóle co ci kosmici tutaj mają. Tutaj są kosmici? Tak, siedzi, patrzcie, ale chyba, o, chyba jednak nie, no chyba już chce się nasiedzi. Ej, chwila, ej, co to jest za... Czy to jest ta fioletowa brygada? O nie, no nie, proszę, nie! O, to był ten fioletowy oddział, a oni naprawdę są mocni, przecież tak szybko zniszczyli mój samochód, ale dobra, jesteśmy już w obozie i na pewno mam jakieś nowe auto. O, jest generał i w ogóle co to jest za samochód? Witaj, Kazuma, słuchaj, mamy do ciebie kolejny samochód i twoje miejsce idzie całkiem dobrze, powoli, a kosmici zaczynają panikować i zwiększają swoje posiłki. To się bardzo cieszę, generał, ale co to za samochód ten za panem? A to jest najnowszy czołg pana Marka, chodź zobacz, pokażę ci, jest on naprawdę mega uzbrojony. Mamy tutaj drewniane palisady, które obronią ci przed każdym strzałem z boku. Lecz niestety to auto ma właśnie jedyny minus, jest taki, że z przodu mogą cię zaatakować. Ale z tyłu, jak widzisz, wszystko jest zabarykadowane. Panie generale, w tym to przecież mnie kosmici mają dużo szans. Tak, ale zawsze uważaj na te fioletowe oddziały, ponieważ oni mimo wszystko mają dość mocne działa i mogą cię przebić. Dokładnie tak jak pan generał powiedział, Kazumo. Musisz pokonać dużą ilość kosmitów, aby mogli cię zbudować czołg ostateczny. Czołg ostateczny? To naprawdę muszę się teraz postarać, żeby po prostu zniszczyć jak najwięcej kosmitów. Tak, tak, ja już zacznę budować ten czołg ostateczny, a ty wyruszaj na misję. Nie ma problemu, panie Marku, już lecę. Ej, ale dobra, w ogóle spójrzcie, co jest. Mam jakiś ogień nawet na dachu, jakieś działo i tak dalej. To jest w ogóle auto SWAT, czyli to już jest prawdziwy opancerzony samochód, a nie jakieś samochodziki. Więc teraz, słuchajcie, wsiadamy do tego i spójrzcie teraz, no przecież to nie mają żadnych szans, ci kosmici w takim samochodzie. Okej, widzę przed sobą oddział fioletowych kosmitów, więc lecimy w nich, strzelamy do nich, dobra, szybko. Ej, chwila, czemu nie mogę strzelać? Ostrzelam, dobra, strzelam, ale oni są szybcy w ogóle. Ej, chwila, ale się przewrócili, a nie, jednak się nie przewrócili. Musimy ich zestrzelić, ale mamy taki szybki samochód, bo samochód nie ma z nimi szans żadnych, przecież są za szybcy. Dobra, ale może oni gdzieś mnie wywożą, nie mam pojęcia. Ej, chwila, czekajcie, bo oni się zatrzymali. Dobra, teraz jest mój moment, strzelamy do nich, strzelamy. Dobra, kosmici, muszę ich przyjechać, po prostu patrzcie, przyjedziemy ich. O, dobra, pa. A, dobra, słuchajcie, jest po kosmitach, chyba leżą. Tak, słuchajcie, spójrzcie, leżą przelotowi kosmici. Ej, no to teraz już praktycznie pokonają praktycznie wszystkie oddziały kosmitów. Zostało nam tylko odbić pałac prezydencki. W ogóle spójrzcie, no to cały czas to UFO jedno i nadzoruje wszystko, więc naprawdę tam będzie ciężko się dostać, ale myślę, że jak pan Marek mi zbuduje jeszcze lepszy czołg, to na pewno mi się uda. A teraz wracamy na razie do bazy w takim bądź razie. Wsiadajmy do mojego słotu. Tutaj chwila, czekajcie, czemu tego się dostał? Nie!
Znowu to samo, znowu mnie pokonali, ale dobra. Pan Marek powiedział, że teraz przygotuje ostateczny czołg, więc chodźmy go zobaczyć, jak on wygląda. O, jest i generał, jest pan Marek. Kazuo, przygotowaliśmy się ten specjalny czołg i jest to twoja ostatnia dzisiejsza misja. Moja ostatnia misja? A co za misja w tym będzie? Tak jak rozmawialiśmy przedtem, musimy odbić pana prezydenta z rąk kosmitów. Jeżeli go odbijemy, prawdopodobnie kosmici odlecą z Blue Heaven i potem wrócą do swojego rodzinnego domu czy jakiejś tam innej planety. Dobrze, a jak chcemy to wtedy zrobić? Jakby ja idę tam sam, czy wyjdziecie ze mną? Nie, Kazuo, nie bądź śmieszny. Oczywiście, że idziesz tam samemu. Jeszcze nie będziemy się narażyć, skoro ty i tak jesteś praktycznie nieśmiertelny i za każdym razem wracasz do naszego obozu, to po prostu idź sobie tam samemu. A teraz pan Marek pokaże ci swój czołg ostateczny. Tak. Zobacz na ten czołg, patrz, zrobimy, patrz na ten czołg, patrz na to działo, widzisz to, człowieku, działo, takie działo, zrobiłem ci i w ogóle spójrz na wszystko, na tego czołgu, jest idealny, to jest czołg idealny, Kazuo, musisz odbić pana prezydenta nim, bo jeżeli odbijesz nim, to jesteście skończeni. Dobrze, panie Marku, dobrze, no, widzę, że jest mega fajny, to już prawdziwy czołg, naprawdę już chyba lepszego czołgu się nie da mieć niż taki zwyczajny, prawdziwy czołg, to co, chyba mogę wtedy iść już po prostu na misję. Tak, Kazuo, dokładnie. Leś na misję i uważaj. Na miejscu będzie naprawdę mnóstwo fioletowych kosmitów, które będziesz musiał wszystkich pokonać. Tylko weź to. Ale co mam wziąć, panie Marku? Co? O co panu chodzi? Co ja mam wziąć? Weź oto tę broń. O, broń? Naprawdę, panie Marku, dostanę broń? O kurde, to jest prawdziwy karabin przecież, panie Marku. Skąd go pan wziął w ogóle? Zapomniałeś, że jesteśmy żołnierzami? Przecież mamy cały czas broń. To czemu by jej daliście od razu, jak przyjechałem tyle razy tylko bić kosmitów? A no bo wiesz, mieliśmy te czołgi, chcieliśmy stronić, jak sobie poradzić, tu je, no wiesz, sami czołgami, nie? A, no dobra, panie Marku, to co? Ja wsiadam i jadę. Jadę odbić burmistrza. Dobra, widzę, słuchajcie, mamy prawdziwy czołg, no spójrzcie, to jest potężny prawdziwy czołg. A teraz musimy, słuchajcie, jechać do prawdziwego miejsca. To miejsce, w którym to wszystko zaczęło, czyli do pałacu, słuchajcie, burmistrza. Tam u góry, słuchajcie, jest burmistrz, prezydent Brookhaven i musimy go, słuchajcie, odbić z rąk kosmitów. Dlatego teraz tam jedziemy po prostu i miejmy nadzieję, że nie spotkamy tam za wielu kosmitów, chociaż pewnie ich to będzie tam mnóstwo, bo w końcu tam to było pierwsze miejsce, które zdekowali, więc pewnie jakoś rozbili tam jakiś obóz czy coś z tym stylu. Więc teraz, słuchajcie, zbliżamy się powoli i zobaczymy, co nam będzie tam czekać. Dobra, jesteśmy już do swojej budynku prezydenta i spójrzcie tylko to, czy jest kosmici teraz, słuchajcie, patrzcie teraz, nie macie co szans, kosmici, strzelam, dobra, padł i uwaga, czy to wybuchnie wszystko, tak, słuchajcie, wybuchło wszystko, dobra, wjeżdżamy, słuchajcie, tutaj na szybkości i szybko, dobra, bierzemy nasz karabin, słuchajcie, i teraz trzeba wejść tutaj do budynku, a tu może być naprawdę pełno kosmitów, więc muszę uważać i właśnie, muszę uważać też na to UFO, bo jak mnie zobaczą, tym UFO, to pewnie będzie po mnie. Dobra, wchodzimy, słuchajcie, do środka i teraz uwaga, uwaga, o nie, słuchajcie, jest pierwszy kosmita, czekajcie, tu biega tutaj, teraz szybko strzelam go, o, muszę uważać ten laser, o, dobra, leży, słuchajcie, pierwszy kosmita leży, dobra, gdzie jest prezydent, musimy go, słuchajcie, poszukać, musimy przejść prezydenta, czy tutaj będzie jakiś prezydent, tutaj go nie widzę, o, uwaga, laser, o, dobrze, naprawdę trzeba, słuchajcie, uważać ten laser, bo on jest naprawdę groźny, dobra, tutaj, tu jest kuchnia, gdzie może prezydent być, przecież może będzie w sumie u góry, teraz nie wiem, słuchajcie, może pójdźmy tutaj, chodźmy do góry, czy nie, może do tego pokoju wejdźmy w sumie, ej, co, chwilę, co tu robi kosmita, szybko, a, koniec z tobą, o, dobra, myślałem, że kosmita, laser, o, myślałem, że kosmici się nie załatwiają, ale no dobra, słuchajcie, chodźmy teraz po prostu szybko do góry i znajdźmy tu gdzieś prezydenta, dobra, może prezydent będzie, słuchajcie, w tym pokoju i, ej, tutaj kosmita śpi, spójrzcie, uwaga, czekajcie, laser, dobra, ej, on tutaj śpi, ale, on śpi, zbroję, dobra, słuchajcie, trzeba szybko, a może nie, teraz, słuchajcie, nie będę go zabijać, przecież to były przesady, jak w sumie śpi, jest niegroźny aktualnie, tak, no dobra, słuchajcie, to ci został, słuchajcie, mi ostatni pokój i tu musi być, słuchajcie, prezydent, o, dobra, słuchajcie, chyba, ej, słuchajcie, widzę go, ej, czekajcie, to jest chwila, bardzo, co, ty, co ty tutaj robisz, ty jesteś prezydentem Brookhaven? Kazuo, obudź się. Co? Tistu, ale to o czym ty, Tistu, tutaj mówisz? No, Tistu, obudź się, Kazuo! Ej, co się dzieje? Chwila, czy to był wszystko? O, co? Ej, chwila, czy ja spałem? Tistu, halo, co ty... Kazuo! No, co jest? Byliśmy umówieni, mieliśmy się razem spotkać. Ale jak to, Tistu? Przecież byłem na jakiejś wojnie z kosmitami i ty byłeś prezydentem? Stary, przespałeś cały dzień. Jak to? Przespałem cały dzień, to wszystko, to był zwykły sen.